Halo, mops. Miałeś być wczoraj. Wiesz, taka branża. Dobra, chodź. Zrobimy szybko to intro. Pyk, pyk. Nie pokazuj im tego bałaganu, bo przenoszę się do nowego studia. A to, mój drogi, jest ostatni odcinek w moim starym studio. Brokoli! No mam ci godą. Moi mili, dzisiaj zabiorę was do centrum Katowic. Zapytamy Hanysów, co myślą na temat legalu brokułów, ale weźmiemy ich podstępem. Zapytamy ich, co myślą na temat tego, że od stycznia dopiero legalizujemy medyczną i co myślą na temat pomysłu, że będziemy otwierać kofiki na Śląsku. I druga bardzo ważna rzecz, skoro będę w centrum Katowic, pierwszy raz w historii dostarczę osobiście tą wielką dostawę rollshotów do bardzo fajnego miejsca, które chcę wam przedstawić z dwóch powodów. Po pierwsze, będą tam dostępne rollshoty, a po drugie, bardzo często będziecie mogli mnie w nim spotkać, a co najważniejsze, najprawdopodobniej w styczniu, w lutym zrobimy tam wielki event i to będzie pierwszy w historii mojego kanału taki meetup z widzami, z tymi wszystkimi, którzy byli od początku, ponieważ jeszcze nigdy czegoś takiego nie robiłem. No to co? Ja dźwigam, panie dźwigaj kamerę, a my zaczynamy. A zanim zaczniemy, jeszcze jedna ważna informacja. Moi drodzy! Cztery piąteczki, dwie informacje i zero wątpliwości, że dzisiaj będzie piękny dzień. Piąteczka numer jeden leci do 420 Vape, partnera od waporyzacji na tym kanale, produkującego wszystkie akcesoria do waporyzatorów. Na pewno w miejscu, do którego jedziemy, również będziecie mnie mogli znaleźć. Piąteczka numer dwa leci do firmy Purice, która produkuje filterki takie oto z węglem aktywnym, które wsysają cały ten syf, którego nie chcemy w płucach mieć. Piąteczka numer 3 dla głównego partnera tego kanału, czyli firmy Hezi, produkującej nawoz dla naszych dziewczynek już od 30 lat, dostępne na growbox.pl. Piąteczka numer 4 leci dla każdej mordeczki, którą spotkam dzisiaj w Katowicach i dla ciebie, jak zostawisz komentarz. I pierwsze info z dwóch, rollshot na stałe w sprzedaży na MOPS 10, macie rabacik, ale będą również dostępne w Katowicach stacjonarnie. Info numer 2 na hasło MOPS, 20% zniżki na wszystko w kombinacie konopnym i na wszystkie grzybki na mashup. Kom. Dziękuję za uwagę. Zapraszam dzisiaj na vlogaska z mopsikiem. Ewa, eso. Dobra. Dźwigamy to. Ile wyście tego zamówili? A na razie damy tu. Tutaj mam dla was jeszcze do sklepu waszego prezent. Dzięki. Limitowany 420 kalendar. Co prawda parę miesięcy zostało, ale będzie służyć. Super, ja się ubieram i zawijamy mandżur. Lecimy. W każdej porządnej firmie prezes powinien poznać wszystkie szczeble i stanowiska. Więc dzisiaj zaznajamiam się z osobistą dostawą. Poza tym, jak też obiecałem, każdy sklep, który albo skradnie moje serduszko, albo zrobi solidną dostawę, przyjadę z tym osobiście i będzie to na kanale. W tym przypadku jest i serduszko, i solidna dostawa. O, cześć Kacper. Cześć. Co za synchronizacja. Moi drodzy, cofam tą ofertę z dostawą własną do wszystkich sklepów. Robię to pierwszy i ostatni raz. Chyba, że ktoś będzie ze mną dźwigać. Lecimy na miejscówę. A może hulajnogę na to wezmę. Zobaczymy, dawno tego nie używałem. No dobra, zmieniam zdanie. Jak macie w mieście Bolta, co to znaczy? Się. No? Czas? No? Znaczy, że coś się zjebało. Nie wiem, czy ona jedzie. Coś nie jedzie, ale w sumie nie siadam na tym, bo mam rollshoty pognięte. O, kurwa. To się nazywa adaptacja do warunków miejskich. Ale ja tu widzę pełen profesjonalizm, jest lista. Badania, posuneczka z konopiami, sativa indica. I oksy dobre. Czekaj, bo teraz działa. I teraz, moi drodzy, w prawo. I jesteśmy w tym cudownym miejscu. Dostawa! No nie wierzę! Popatrz tą kwotę! Kosmos do nas przemawia! Co ty dajesz? Nie, no to nie jest fake! Kosmos do nas mówi! Yeah. Kosmos do nas... Przepraszam, Boże!
solidna. Polecam tej firmy obudowy. Od razu reakcja na malunek. Yo! Zajebiście. Siema, byku. Tak jak obiecałem, osobiście dostarczam. Część tej paczki jest jeszcze dla mnie. Niech służy. No i moi drodzy, teraz wam pokażę. Jesteśmy w miejscu Cannabis Spot. Zaczynamy od tego miesiąca działać na grubo razem. Zaraz wam powiem, jaki to jest dokładnie adres. Ulica Dyrekcyjna 4, moi drodzy. Od teraz macie tutaj dostępne rollshoty i najprawdopodobniej wszystko, co będzie wlatywać u mnie na kanale i tak dalej. Będziemy od razu peklować chłopaków z Cannabis Spotu. No i co? Będziecie mogli mnie tu spotkać, będziemy robić recenzję medyczniaka tutaj, będziemy robić sondy uliczne. No i mam nadzieję, że prężnie będziecie przybywać pod Dyrekcyjną numer 4. Byliśmy w Nowym Jorku i udało nam się być w sklepie Cookies i zakupić oryginalne takie zajebiste koszulki i właśnie zamierzam je wręczyć Kasprowi i Mopsowi. No co ty gadasz? Dziękuję bardzo. I dla ciebie. Ależ to. Dzięki, mordo. Zawsze chciałem, ale żeby nie było pieniędzy na tą wyhypowaną firmę. Dziena. No i to jest amerykański 2XL, przynajmniej jest luźne, pasuje elegancko. Fajna cieniutka. Dobra, jednak przebierka, moi drodzy, leci, ponieważ nie chcę jej zniszczyć, a ja rzeczy niszczę, oryginalnej z Ameryki. Chyba nigdy nie miała niczego z Ameryki, no. Może ją ktoś kiedyś wygra, a na pewno będzie wisieć w studyjku u mnie. I'm smoking it, że McDonald's i cookies, nie? Wychowany na MacGyverze. To była MacGyvera muzyczka, czy nie? Mi to z młodości, wy za młodzi jesteście, co na to? Ja bardziej Inspektor Gadżet, nie? Ale to charakterystyczne. Inspektor Gadżet. Dobra. Mamy Gibla. Idziemy na podbój miasta. Kasper. Zapraszam. Lecimy. Kochani, mogę zadać jedno pytanko? Jasne. Tak? Co myślicie na temat nowego projektu, który aktualnie jest w przygotowaniu, żeby otworzyć od nowego roku 10 punktów, w których będzie można legalnie nabyć rekreacyjną marihuanę w Katowicach? Dla mnie spoko. Jakby w sensie uważam to za nawet spoko pomysł, ale w sensie zależy, czy taką zwykłą z THC, czy z CBD. Tak, to są dwie odmienne rzeczy, normalna, rekreacyjna. W sensie wydaje mi się, że Holandia ma fajne prawo z tym, że można kupić odpowiednią ilość dawki i wydaje mi się, że to by było spoko też opcją. Okay. W sensie jakby to było tak regulowane w taki sposób. A jak myślisz, jakie benefity to może z sobą nieść, takie powiedzmy konkretne, kontrolowane punkty dystrybucyjne? Wydaje mi się, że osoby, które na przykład tak rekreacyjnie używają i na przykład zauważają, że w niektórych sytuacjach im to pomaga, załóżmy, nie wiem, wyjść z domu albo wyjść do pracy, to wydaje mi się, że mogłoby polepszyć w ogóle komfort życia takim osobom. No a nie myślisz też, że lepiej na przykład zaopatrywać się w takim miejscu niż powiedzmy w bramie? No lepiej, o wiele lepiej, bo nie wiadomo, jaka domieszka może być, jak się kupi właśnie w takiej przysłowiowej bramie. Tak. Okej. Okay. Widzę, że jesteś rozgadana, to jeszcze jedno pytanko szybkie. Co myślisz o zalegalizowaniu medycznej w Polsce? Totalnie. W sensie uważam, że powinna być dostępna, bo jednak niektóre osoby faktycznie potrzebują tego. Okay. I nie powinno to być aż tak trudną rzeczą do zdobycia. Okej, okay, dziękuję. Podstępem cię trochę wziąłem, bo medyczną już mamy w Polsce. Ty byłaś świadoma tego, że już jest? Tak, w sensie jest ciężka do zdobycia, w sensie oczywiście trzeba trafić na odpowiednich lekarzy, którzy wierzą w taki sposób na przykład terapii albo leczenia, ale nie jest to aż tak łatwe, jakbyśmy mogli się spodziewać. Okay. A tych kofików nie będzie, to był drugi podstęp, ale chcemy wiedzieć, czy jakby były, to by było fajnie, wiemy już wszystko. Dziękuję ci bardzo. Proszę. Co panie myślą na temat zalegalizowania medycznej marihuany w Polsce? Jeszcze raz? Jestem za. A czy wie pani, że już mamy tą medyczną w ogóle w Polsce? A z czego pani się dowiedziała? Z internetu. Zna pani jakichś pacjentów może? Tak? Znam. Okej. A co pani by powiedziała na wprowadzenie tylko na Śląsku od nowego roku takich 10 punktów dystrybucyjnych, w których rekreacyjną by można było kupować? Takich kontrolowanych przez licencjonowanych sprzedawców i tak dalej. Wie pan, uważam, że wszystko jest dla ludzi, ale niestety polskie społeczeństwo nie umie z tego korzystać z głową. Okej. Hashtag alkohol. Co zrobić?
No i nie było tak źle. Bardzo panią dziękuję. Miłego dnia życzę. Dzień wszystkiego dnia. Dobrego. Zmiana teraz prowadzącego. Okej. Okay. Ja sobie dzień dobry, mogę Państwu zadać jedno pytanko? Czy co sądzą Państwo o projekcie, mianowicie powstanie pierwszego punktu, tak zwanego coffee shopu, miejsca, gdzie można rekreacyjnie, znaczy nabyć rekreacyjną marihuanę? Co Państwo sądzą o takim pomyśle w Katowicach? Mam małe dzieci i nie jestem za tym. Nie jest Pani za tym, a czy jest Pani może za legalizacją medycznej marihuany? Medyczna, owszem. Medyczna, tak, tak? A są Państwo świadomi, że medyczna marihuana istnieje już, jest legalna tak, w Polsce? Tak, oczywiście. Okej, okay, to w takim razie dziękuję ślicznie za odpowiedź, miłego dnia. Co Pan sądzi o zamyśle powstania pierwszego takiego punktu w Katowicach, który proponowałby sprzedaż takiej, no, rekreacyjnej marihuany? Co Pan sądzi o takim temacie? Nie. Dobry, mogę Panu pytanko zadać? Krótkie? Możemy? Co jest? Co jest? Co Panowie sądzą, jakby zalegalizowano w Polsce marihuanę? Jestem za. Dziękuję. Temu Panu było za dobrze, ale jakby se baknął, to kto wie. Ja myślę, że ten joint odstraszy. No ja też tak myślę. To jest ewidentnie nieprofesjonalne. Co Pani sądzi na temat, gdyby zalegalizowano w Polsce marihuanę do celów medycznych? Myślę, że byłoby to okej. Okej, a czy jest Pani świadoma tego, że już mamy ją legalną od kilku lat w ogóle? Nie, nie mam takiej świadomości. Okej, a na przykład co by Pani powiedziała na otwarcie kilku takich punktów na Śląsku z dystrybucją marihuany do celów rekreacyjnych, ale przez takie certyfikowane punkty sprzedaży z licencją i tak dalej, żeby wszystko przebadane, czyściutkie i tak dalej? Byłabym przeciwna. Jedyne, tak myślę, co miałoby sens, to marihuanę do celów leczniczych, oczywiście pod kontrolą lekarzy. Natomiast wszystkie inne opcje rekreacyjne, czy tam rozrywkowe, czy zmieniające świadomość, zdecydowanie przeciwna jestem. A jest Pani może świadoma, nie wiem, przy jakich schorzeniach to pomaga, albo gdzieś to się obiło Pani o uszy? Wiem, że w jakichś tam przypadkach to działa, natomiast nie mam wiedzy takiej konkretnej. Natomiast jeżeli by to było poparte doświadczeniami, badaniami klinicznymi, to oczywiście jestem za wszystkim, co działa prozdrowotnie. Okay. Czy jesteś może świadomy o legalizacji medycznej marihuany w Polsce? No świadomy, no że fajnie by była, nie? Ale chodzi tutaj o medyczną, nie taką rekreacyjną. Okej, okay, bo generalnie sprawa wygląda tak, że już mamy dostępną medyczną marihuanę, także przy konsultacji z lekarzem, przy odpowiedniej recepcie możemy tutaj uzyskać taką marihuanę. A w takim razie co sądzicie o projekcie, który zakładałby powstanie 10 takich punktów sklepów, tak zwanych coffee shopów w Katowicach, które dystrybuowałyby taką rekreacyjną marihuanę? No fajnie by było, jakby takie coś było, no mi to nie przeszkadza. Okej. Okay. Okej, okay, a sam może jakieś doświadczenie? Korzystacie, nie korzystacie? Nie, jeszcze nie. Nie, okej. Okay. Ale nie wiem. Dobra, to w takim razie dzięki wielkie. Miłego dzionka życzę. Sądzisz o projekcie, który zakładałby powstanie pierwszego, a w przyszłości 10, powiedzmy, punktów takich coffee shopów, wiadomo, które by sprzedawały rekreacyjną marihuanę w Katowicach? Sam nie palę w zasadzie za dużo, okay. Ale jeżeli chodzi o sam pomysł, to myślę, że jest bardzo fajny. Taki jasne. Liśny i chillerski, tak się myślę, że git. Okej. Okay. Czyli ogólnie jesteś za legalizacją, tak? Jestem za tym. Świetnie. Tak. A mogę spytać się ciebie, co sądzisz o marihuanie w Polsce ogólnie? Powiem ci tak, że mam wspólną granicę z Afganistanem, więc... Okej. Okay. To chyba już tutaj wszystko wiemy. Mam takie pytanie, co Pani myśli na temat tego, że od nowego roku ma być zalegalizowana medyczna marihuana w Polsce? Nie mam nic przeciwko temu. A czy jest Pani świadoma, że już mamy ją tak naprawdę legalną od chyba prawie 5 lat, z tego co pamiętam? 6 lat? Naprawdę? No? Nie wiedziałam. A myśli Pani, że powinno być, nie wiem, jakaś uruchomiona większa kampania edukacyjna na ten temat i tak dalej? Czy to jest w ogóle zbędny jakiś temat? Wydaje mi się, że dla ludzi, którzy tego potrzebują, to może oni już wiedzą, a cała reszta nie musi.
A nie myśli pani, że na przykład niektórzy ludzie mogą nie wiedzieć w ogóle, że tego potrzebują, że pomaga na jakieś schorzenia i tak dalej? Nie, ja myślę, że jeżeli mają takie schorzenie, to o tym wiedzą. Okej. Jeszcze jedno pytanko, a co pani by powiedziała na taki projekt, żeby w Katowicach uruchomić pierwsze takie punkty, w których można by było nabyć marihuanę do celów rekreacyjnych, ale też tylko przez jakieś licencjonowane podmioty, zamiast nabywać to powiedzmy na czarnym rynku gdzieś w bramach? Wie pan, ja jestem chyba kiepską osobą do tego pytania, dlatego że ja w ogóle nie jestem zainteresowana rekreacyjnym używaniem marihuany. Okej, ale tak na przykład przeczucie, lepiej kupować powiedzmy alkohol w sklepie, czy na jakiejś melinie i rozlewni? Oczywiście, że lepiej z legalnych źródeł i takich, które są licencjonowane i mają towar sprawdzony. Okej, to wszystko, bardzo pani dziękuję. Miłego dnia życzę. Wzajemnie. Kłaniam się. Pytamy się ludzi, co myślą na temat takiego projektu, żeby w Katowicach uruchomić 10 punktów, w których można by było kupować marihuanę do celów rekreacyjnych w takich licencjonowanych punktach, jakby otworzyli na Śląsku takie miejsca. Dla pełnoletnich osób to jest chyba dobre, tak. A dlaczego jest coś takiego dobre? Nie lepiej sobie gdzieś to, nie wiem, kupić na ulicy? No nie, no jak na ulicy? Właśnie tak, jak sam wspominałeś tam coś o jakichś melinach, tak? No to jest pewnie porównywalne, biorąc jeszcze też pod uwagę, co, jakie dopalacze są dostępne na rynku, inne świństwa, no to chyba lepiej to mieć, że tak powiem, z pewnego źródła niż z niepewnego. Okej, dzięki wielkie. A wiesz, że medyczną mamy już w Polsce dostępną? Wiem. Okej, a skąd się dowiedziałeś? No, z internetu. Okej. No tak, to raczej nie jest żadna wiedza tajemna. Nie chcę wchodzić w prywatę, ale korzystasz może albo z swojego otoczenia, znasz pacjentów? Znam pacjentów, może tak. Okej, dobra. Czyli gdzieś ta wiedza jest czasami dostępna, bo widzimy, że tutaj ludzie mało wiedzą. Ja myślę, że w społeczeństwie ona raczej jest trudna, tak? No bo nasze społeczeństwo nie jest zbyt otwartym społeczeństwem. No przed wyborami to tym bardziej chyba nikt nie jest otwarty. No ale no zmienia się, tak? No skoro mamy medyczną, może kiedyś będzie rekreacyjna. Czy to będzie dobre, czy nie będzie dobre, czas pokaże. No i tyle, no miejmy nadzieję, że będzie to pomagać tym, którym ma pomagać, a no nie będzie to, że tak powiem, powodować problemów. Okej. Okay. Bardzo Ci Tobie dziękuję. Miłego dzionka. Również. Wszystkiego dobrego. Rozmawiamy na temat, pytamy Ślązaków, co by powiedzieli na temat takiego projektu, żeby otworzyć na Śląsku punkty, w których będzie można nabyć legalnie marihuanę do celów rekreacyjnych przez takie licencjonowanych sprzedawców. Tak czy powiem nie? Powiem panu szczerze, że nie interesuje mnie to marihuana. Nawet nie wiem, jak ona wygląda i nawet nie wiem, co to jest, bo jeszcze w życiu nie kosztowała. Aha, takie roślina ogólnie. Na emeryturze także, wie pan, nie interesują mnie te sprawy. Wręcz przeciwnie, po prostu uważam, że to za złe. Okej, okay. A do celów medycznych? Czy powinno się zalegalizować? No, wie pan co, no to już oni, medycyna, to już lekarze, którzy się kształcą na doktorata, oni się znają na tym, ja to się nie znam, czy dodają, czy nie dodają, nie wiem, może tam do jakichś celów może dodają, może... Ale czy to powinno w ogóle być zalegalizowane w Polsce? Na stan rakowy, czy jak? Tak, no. Na stan rakowy, no to może tam coś używają z tego coś, ale wie pan, tak to raczej sklepy takie w ogóle nie powinny być otwarte. Okej, okay. A dlaczego? No bo proszę pana, jak jadą samochodami i narkotyki mają, wypadki powodują, no to już przekracza granice. No to nie powinno być w dostępie. A idąc tym tokiem myślenia, to nie sądzi pani, że powinno się też na przykład ograniczyć sprzedaż alkoholu? Wie pan co, że zauważyłam, że nawet tak alkohol tutaj nie wchodzi w grę. Wie pan co, bardziej bym powiedziała, że ci tacy biedni, bezdomni, oni ino żebrają, żeby im parę groszy dać. Ja miałam takiego pana tu przy barze. Ja wychodzę z baru, a taki pan do mnie mówi tak, proszę panią, ja jestem głodny, może bym zjadł coś. Ja mówię, dobrze, proszę bardzo, niech pan pozwoli. Ja weszłam do baru, tacę biorę. I oglądam się, nie, do tyłu, mówię, nie ma. Niech sobie wybierze coś, a jego nie ma. A no widzi pan, to on chciał, bo obiad drogo kosztuje, prawda, ta 25 trzeba dać za taki obiad w barze.
No to widzi pan, nie skorzystał, bo on uzbiera po parę groszy, jak mu ktoś da, bo to nikt mu nie da wtedy 5 zł ani 2 zł, tylko więcej na obiad i on idzie i wódkę kupuje. A tak by marihuanę kupił? Nie wiem, czy on taki bezdomny, czy on się zna nawet na marihuanie, to tego panu nie mówię. Chyba nie. Dobrze, dziękuję pani uprzejmie. Proszę bardzo. Miłego dnia życzę, kłaniam się. No. Co myślisz na temat takiego projektu, żeby uruchomiono tutaj w centrum Katowic 10 punktów, w których będzie można dystrybuować marihuanę do celów rekreacyjnych przez takie kontrolowane punkty licencjonowane? Jasne, dobry pomysł. A co myślisz o zalegalizowaniu medycznej marihuany w Polsce? Zalegalizowaniu, czyli pełnej depenalizacji? Medycznej, ale do celów medycznych. Medycznej. Jasne, to też jest dobry pomysł. A wiesz, że już mamy ją w ogóle zalegalizowaną od 5 lat? No, dlatego tak podstępem biorę. O co pytasz? No nie, no tak biorę niektórych, wiesz, podstępem, bo się okazuje, że sporo ludzi nie wie. Okej, skoro ty bardziej w temacie, jakie by były benefity na przykład takich punktów, wróćmy do tej legalnej dystrybucji rekreacyjnej. Jakby było takie punkty, wiesz, licencja nadaje państwo, wszystko sprawdzone i tak dalej. No, to, że mamy to w cudzysłowie pod kontrolą, to znaczy państwo, wiemy, co kupujemy jako konsumenci, wiemy, co sprzedajemy, no to przede wszystkim myślę. I też pewnie da się to w jakiś sposób podatkować i pieniążki wracają do państwa. To jest wyedukowany człowiek. Z farcikiem. Dzięki. Essa. Essa. No, moi drodzy, dziękujemy bardzo za uwagę. Kacper, jak twój chrzest sądowy? Świetnie, jeszcze troszkę przełamuję swoje pierwsze lody, bariery, ale ich zawsze jest dwóch, mistrz i uczeń, tylko że my działamy w świetlistych celach, ale bardzo dziękujemy za taką mocną dostawę tak. Do naszego sklepu. Ja dziękuję tobie, mordeczko. Z tego miejsca, chłopaki mają swój kanał też na YouTubie. Szukajcie tego mocno, bo jest tam dużo filmów 18+, a mają chyba, macie wszystkie medyczniaki przebadane, nie? Póki co raczej wszystkie, poza tymi 8-7, okay. Ale te wszystkie takie standardowe odmiany, wszystko póki co jest na czasie. No i co, my się widzimy też w niektórych recenzjach u ciebie, tak? Tak, oczywiście. I z tego miejsca zapraszam was wszystkich na stałe serie z Cannabis Spotem razem. Będą tutaj recenzje medyczniaka. Ja aktualnie jestem w hardkorowym detoksie, no ale na szczęście mamy tutaj rasowego testera. Zostałem mianowany organoleptykiem. Tykiem jeszcze oficjalne przekazanie berła będzie tak na filmie u Brokuła, także wpadajcie. Dokładnie. Również. Piszcie też w komentarzach, jakie odmiany stestować, piszcie, czego się pytać ludzi w następnych sondach, bo myślimy, że ten format sonda plus recenzja plus nowinki w sklepie jest jak najbardziej na tak. Moi drodzy, druga ważna rzecz, będziemy robić tutaj mega fajny event, więc sprawdzajcie te materiały, ponieważ teraz jeszcze daty nie mamy, ale tą datę na 100% wam w następnym materiale już podklepiemy tutaj, więc tutaj na Dyrekcyjnej 4 w centrum Katowic będzie pierwsze spotkanie w historii mojego kanału z widzami, czego się bardzo, bardzo cieszę, szczególnie się cieszę, że jest to na Śląsku, w moich ukochanych Katowicach. No i moi drodzy, na sam koniec zapraszam was jeszcze do sklepu. Jak widzicie, dzisiaj była wielka dostawa rollshota. Podczas sondy Dawid już tutaj rozpakował wszystko, z tego co widzę. Nie no, prezentuje się to co najmniej majestatycznie teraz. Jest solidna dostawa, moi drodzy. Rollshociki są już w Cannabis Spocie dostępne. I mało tego, wytargałem dla was jeszcze bardzo fajny rabacik, ponieważ dla pierwszych 10 osób, które pojawią się po publikacji tego filmu na Dyrekcyjnej 4 w Cannabis Spocie, będzie gratisowo suszyk Cannabis Spotowy. Jedyneczka, dowolna do wyboru. A jest tego dużo do wyboru. Ładne opakowania macie, miśki. No i co? Zapraszam na Dyrekcyjną 4, macie wapki, macie jakieś amerykańskie fajne produkty, cookiesy nawet, chyba t-shirty można kupić, albo to jest tylko wystawa, nie wiem. Jest też 420 kalendar, bongosy. Twoje miejsce w Katowicach. Dzięki, byku, raz jeszcze. Dziękuję. I widzimy się, wpadajcie. Bang. Essa. Brokoli! No mani ci godą. Okej, jeszcze na sam koniec małe sprostowanie, czego nie dograliśmy, jak się widziałem z mopsem, dlatego ja to już na sam koniec dogrywam. Jeśli chodzi o clickbaitowe pytanko odnośnie tego coffee shopu, oczywiście my nie jesteśmy żadnym coffee shopem, ale jeśli prawo polskie na to w przyszłości pozwoli, to marzymy o tym oczywiście, żeby stać się tym pierwszym. No a takie pytanie po prostu, żeby wziąć troszkę ludzi pod włos, żeby bardziej się otworzyli, jakieś ciekawe kminy od nich usłyszeć. I to tyle, więc taki clickbaitik od nas. Bang.